Gorące tematy i gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Naszymi gośćmi są publicyści Paweł Badzio i Jakub Maciejewski. Witam obu panów. Dzień dobry, witam serdecznie. Diament w koronie polskich spółek Skarbu Państwa, Orlen, jest zagrożony. Zagrożony, bo koalicja Tuska szykuje wyprzedaż majątku narodowego. Wszystko na to wskazuje. Zresztą były te zapowiedzi bardzo konkretnie przedstawiane opinii publicznej przez różnych ekspertów i polityków ówczesnej opozycji. A już po wyborach nawet Ryszard Petru, pytany o to, powiedział, co następuje. Pierwsze trzy prywatyzacje po wygraniu wyborów przez trzecią drogę Ryszard Petru obejmuje funkcję ministra. No trzy to, prywatyzacje, to musi, konkretnie. Na pewno PKS A jako bank, PKO BP jako bank. To są, no i uważam, że jeżeli chodzi o Orlen, to jest trudniejsza sprawa, bo musi być podzielony i to muszą być firmy konkurencyjne i następuje prywatyzacja. Nie mogą być oczywiście żadne ręce rosyjskie, ale ani inne. Ważne, żeby te instytucje były albo publicznie na giełdzie, albo miały inwestorów strategicznych, ale żeby była konkurencja, to jest podstawa. Czyli jeszcze raz, prywatyzacja dwóch banków i podział Orlenu. Tak, i prywatyzacja następnie. Nie powinny te instytucje, te koncerny być jednak w polskich rękach, bo mają ale charakter strategiczny, w rękach państwa. Nie, ale proszę pana, jeżeli jest a banki też nie mają strategicznego, nie mają roli. Jest BGK, Bank Gospodarstwa Krajowego, niedaleko. Jeden wystarczy? Wystarczy jeden. A te dwa do prywatyzacji. Tak jest. No, jak pewnie panowie zauważyli, Ryszard Petru był pytany o pierwsze trzy prywatyzacje, co wcale nie świadczy o tym, że następnych nie będzie. Trochę tych spółek Skarbu Państwa jeszcze zostało do wyprzedaży i to jeszcze w takim momencie, kiedy odrobiły straty po tych latach zarządzanych źle, tak jak na przykład Orlen, i są rzeczywiście spółkami, które przynoszą dywidendy do Skarbu Państwa, a dzięki temu to może być redystrybuowane na różnego rodzaju cele socjalne, ale także osłonowe, jeżeli chodzi o energię elektryczną. No i teraz jest pytanie, czy rzeczywiście koalicja Tuska szykuje się do wyprzedaży majątku narodowego? Premier Morawiecki dzisiaj powiedział, że o tej ustawie, która jest zakamuflowaną pod nazwą o zamrożeniu cen energii, a de facto też dotyczy Orlenu, powiedział, że jego zdaniem ktoś szykuje się do tego, żeby Orlen sprzedać. Mamy olbrzymi diament, który jest firmą docenianą na całym świecie i znajduje się w czołówce największych firm, jeżeli chodzi o tę branżę. I teraz ktoś go chce, powiedziałabym, w chałupniczy sposób pociąć na mniejsze diamenty. Paweł Badzio. Nie wiemy tego na pewno oczywiście, dlatego że byliśmy pozbawieni jakichkolwiek informacji programowych w czasie kampanii wyborczej. Tak naprawdę trudno jest oceniać poszczególne wypowiedzi, czy one rzeczywiście wyznaczają jakiś kierunek. Wypowiedź Ryszarda Petru nie jest wypowiedzią zupełnie anonimowego człowieka, ale trochę trudno mi ją ocenić, bo ja nie wiem, czy dochodzi teraz do jakichś zderzeń racji ideologicznych, czy zatem idą pewne działania lobbystyczne, tak bym powiedział, dlatego że oczywiście lobbyści, myślę, że już też gromadzą się wokół zamkniętych drzwi gabinetów, bo chcieliby jak najszybciej skorzystać z tej sytuacji, kiedy jeszcze są niewidoczni, kiedy jest taka faza przejściowa i wtedy można wrzucać dosyć gwałtownie różne akty prawne, przygotowane, bardziej przygotowane, mniej przygotowane i tak dalej. Ale tutaj nie wiem, to znaczy to, co się stało z Orlenem i ta obniżka cen akcji na pewno była takim zimnym prysznicem dla rynku kapitałowego. Nie wiem, jak zareaguje na to też Komisja Nadzoru Finansowego, bo powinna przynajmniej urzędowo zabrać głos w tej sprawie. A wszystko to wskazuje na jakiś niezwyczajny, niezwykły chaos, o ile, tak jak u Szekspira, o ile w tym szaleństwie nie ma metody. Tak? To znaczy, czy tam rzeczywiście nie kryją się mniej lub bardziej poważne, mniej lub bardziej racjonalne takie programiki, podprogramy, żeby właśnie Orlen sfinansować. Ja zawsze się bałem, tutaj muszę to powiedzieć, że ze względu na ten kompletny brak oferty programowej, z którą szła przede wszystkim Platforma Obywatelska, stanie się tak, że jakiś polityk przyjedzie po jakiejś wizycie w Brukseli czy w jakimkolwiek innym mieście europejskim z gotową już propozycją. Miałem wrażenie,
i to pewną obawę, że ten zamiast programu pojawi się taka oto oferta, żeby Polska znalazła się w strefie euro i wtedy zamiast tego programu, zamiast tego wszystkiego dostaniemy coś z zewnątrz, jakiś program z zewnątrz. Ale zobaczymy, więc. No właśnie, Kuba, ty napisałeś na portalu w polityce.pl taki tekst o wyprzedaży, że zaczyna się wyprzedaż rodowych sreber. No ja już powiedziałam, że to nie tyle srebro, co diament w koronie polskich spółek Skarbu Państwa Orlen. No i widać z tego, że być może rzeczywiście no kasandrzysz trochę. Srebra rodowe wyprzedaje się w dwóch sytuacjach. Albo gdy jest jakaś dramatyczna, historyczna okoliczność, jak wejście wojsk okupacyjnych, albo srebra rodowe wyprzedaje się, gdy w rodzinie rządzi alkoholik na przykład, czy jakiś inny rodzaj patologii, i my w Polsce mamy do czynienia z tym drugim. Przecież Prawo i Sprawiedliwość przez całe lata odzyskało te spółki, które wyprzedano, odzyskano banki, odzyskano, wzmocniono PKN Orlen. Można tu też krytykować na przykład to wejście Orlenu w media, ale sama spółka przynosi ogromne dochody i jest narzędziem bezpieczeństwa państwa. Więc częsty przykład w europejskich rządach. Prawica zarabia, potem przychodzi lewica i po prostu to wydaje, wyprzedaje, zastawia w Lombardzie. Tak chcą zrobić tutaj. Leszek Balcerowicz jeszcze przed wyborami był pytany, w jaki sposób opozycja miałaby utrzymać pewien kurs na przykład wydatków socjalnych, skoro chce tak drastycznie zmniejszyć deficyt budżetowy. Naturalna rzecz w państwach rozwijających się deficyt, ale jest ten fanatyzm liberałów Balcerowicza, że trzeba to zmniejszać kosztem społecznym. Ale skąd? I Balcerowicz wtedy nie odpowiedział dokładnie, ale z całego kontekstu jego wywiadu można śmiało wnioskować. Z wyprzedaży sreber rodowych. Oni są nieudacznikami gospodarczymi. To jest łże-liberalizm, to nie jest prawdziwy liberalizm wolnorynkowy. Na takim wolnorynkowym liberalizmie w Polsce to wyrósł Jan Kulczyk. Tak to wygląda, że kiedy największa firma fińska produkuje na przykład elektronikę, jak dawniej Nokia, czy włoska firma Nestle produkuje no wiele rzeczy, ale słodycze na przykład, tak największa polska firma Kulczyk Holding produkuje cudowną ziemię, która drożeje po nabyciu. To jest ten polski liberalizm, to jest łże wolny rynek, więc oni tak naprawdę jako nieudacznicy polityczni przyjdą, wyprzedadzą, nazywając to eufemistycznie odpolitycznieniem, i pozwoli to Polsce trochę dryfować jeszcze ekonomicznie przez jakiś czas, ale niestety wejdą tu obce wpływy, bo przecież Orlenu nie kupią obywatele czy normalni inwestorzy, tylko politycznie umocowani oligarchowie. No właśnie, jeszcze zanim panu Pawłowi oddam głos, to jeszcze może parę faktów dotyczących tego, co jest zawarte w projekcie ustawy, która jest zakamuflowana pod nazwą o obniżeniu czy też zamrożeniu cen energii dla obywateli, energii elektrycznej. Otóż 15 miliardów złotych, tyle Orlen miałby oddać ze swoich zysków, i to właściwie czyści Orlen z kapitału, bo gdyby zastosować dźwignię finansową, to dałoby te 15 miliardów Orlenowi 40 miliardów na inwestycje. I teraz tak, Orlen nie ma inwestycji, dostajemy pieniądze z KPO na zieloną energię, ale musi być wkład własny. Orlen tego wkładu własnego nie będzie miał, w związku z tym nie będzie uczestniczył w całym procesie budowania kolejnej fali zielonej energii w Polsce. Kilka tygodni temu Orlen poinformował, że dostał decyzję lokalizacyjną na kolejne projekty offshore, łączna moc 5,2 GW, co zapewni dostęp do zielonej energii dla 8 milionów Polaków. I szacunkowy koszt tej inwestycji to jest 62 do 78 miliardów złotych. Na to też nie będzie pieniędzy, bo nowa koalicja wyczyści Orlen do dna z kapitału. I teraz za nasze własne pieniądze, czyli pieniądze z Orlenu i z KPO, które będziemy musieli oddawać, bo to jest pożyczka, za prąd będą wytwarzały zachodnie koncerny.
i będziemy przez 20 kolejnych 5 lat dopłacać ewentualną różnicę w cenie aukcyjnej i giełdowej, bo przecież tania ma być energia. I takie oto, konkludują internauci, złoty interes zafundujemy Niemcom, Francuzom czy Holendrom. Panie Pawle, czy to przejdzie w Sejmie? Czy rzeczywiście nie ma tam ludzi, którym dobro polskiej gospodarki i jej rozwój leży na sercu? Trudno zarzucić temu modelowi to, że jest modelem fantastycznym albo, albo nierzeczywistym. Niestety. Też przeglądałem tę ustawę, która, pamiętajmy o tym, bo to jest bardzo istotne, znaczy ona się pojawia ex machina deus, to znaczy pojawia się jak diabeł z pudełka tak naprawdę, to znaczy jeszcze nie umilkły dyskusje na temat komisji śledczych, które miały przyciągnąć chyba przede wszystkim uwagę opinii publicznej, ale zupełnie odwrócić uwagę od tego, co się naprawdę dzieje, to znaczy tego, tej wrzutki ustawy energetycznej, która ma różne, bardzo różne aspekty. No zwróćmy uwagę, w jaki sposób ona jest skonstruowana. Ona zmienia ileś tam ustaw w bardzo różnych segmentach energetyki, jakby działając rzeczywiście w imieniu lobbystów. Nawet zapisy dotyczące, no był taki spór, jeżeli chodzi o ustawę wiatrakową, rzeczywiście to była pewien taki, taka granica, która powodowała, że ta zielona energia wiatrakowa się rozwijała zbyt wolno w Polsce i to była ta norma 10H, ona została zmieniona, to znaczy to była ta, w jakiej odległości wiatraki można budować od domów mieszkalnych i innych zabudowań i to było 10 razy wysokość, więc tam zawsze wspierano się, a że w Austrii jest mniej, więcej i tak dalej. Ale o co w tym wszystkim chodzi? To znaczy pewne normy, one mogą właśnie wpływać absolutnie na ten przemysł. I na przykład teraz, kiedy pojawia się norma, że te ciche to będą mogły być bardzo blisko, a te głośniejsze to trochę dalej. No i pytanie jest od razu, to znaczy te ciche wiatraki, kto robi, kto będzie kupował i tak dalej, i tak dalej. Nie można nie myśleć o tej ustawie, która pojawiła się, tak jak mówię, nagle, ni stąd, ni zowąd, że jest to lobbystyczna wrzutka. I oczywiście pani posłanka Hennig-Kloska mówi, że nie, że nie ma, przede wszystkim mówi, nie mamy do czynienia z aferą. No, zaczęła się pewna rzeczywiście istotna debata, kiedy ja mam wrażenie, że z tą aferą już niestety mamy, przy której oczywiście tak zwane. Zaraz będziemy, w następnej części będziemy o tym rozmawiali, panie Pawle, dlatego że właśnie ta ustawa energetyczna, jak pan to określił, no zawiera w swojej części ten rozdział, czy też większą część poświęconą właśnie zmianom, jeżeli chodzi o całą energię zieloną i wiatraki. To zmiana prawie 15 ustaw jedną tą nowelizacją tych wszystkich ustaw. No dobrze, ale wróćmy w takim razie do podstawowego pytania. Czy Orlen się obroni? To znaczy Daniel Obajtek napisał list do pana prezydenta z prośbą o rozważenie. Nie wiemy, w jakim kształcie ta ustawa trafi na biurko prezydenta. PSL też na razie chyba jest w dużym szoku i nie bardzo wie, jak się zachować w tej sytuacji. Poseł Sawicki mówi, ale żaden z naszych posłów nie podpisał projektu tej ustawy. No ale jesteście w koalicji, drodzy panowie, i bierzecie odpowiedzialność za to, co do laski marszałkowskiej wpływa. I teraz to jest taka sprytna pułapka zastawiona na prezydenta, bo jeżeli prezydent zawetuje tę ustawę, to się powie, że przez prezydenta Polacy będą płacili drożej za prąd. Jeżeli nie zawetuje, no to przyczyni się do tego, że wielka i potężna i dochodowa spółka Skarbu Państwa zacznie podupadać. Chyba najlepszym wyjściem, Kuba, by było, gdyby prezydent zawetował i jednocześnie wysłał własny projekt. Albo powtórzył ten projekt PiSu, który jest już w Sejmie. Jak mówi premier Morawiecki, on już leży w Sejmie i zupełnie jest sensowny i nie dotyka, że tak powiem, w takim stopniu Orlenu, jak ten proponowany przez panią Hennig-Kloskę, przysłał minister klimatu. Kuba, pół minuty. Zapowiada się kohabitacja cięższa niż ta z lat 2007-2010, gdy rząd był z jednej opcji, a prezydent z drugiej opcji, bo Donald Tusk wrócił do Polski z bardzo konkretnymi zadaniami i teraz poparły go siły międzynarodowe, nie po to, by teraz nie realizował swoich celów, a więc będzie tu glanowanie, o jakich od 89 roku nie mieliśmy do czynienia. Przychodzi bardzo trudny czas. I o tym dalej w kolejnym spotkaniu z naszymi gośćmi, w tym samym składzie
spotkamy się z Państwem za parę minut. Proszę z nami zostać.